Hej, siemanku, witam wszystkich z nadwody. Zaczynam tu, gdzie skończyłem ostatni filmik. Ci, co oglądali, na pewno wiedzą, gdzie się znajduję. I tak szybciutko na wstępie, żebym się nie rozgadywał, bo nikt tego gadania pewnie nie lubi, nikt nie słucha. Ale na wstępie chciałem was wszystkich serdecznie pozdrowić, podziękować za miłe komentarze, za subskrypcje, za oglądanie filmików, za łapki do góry i życzyć wam na ten nowy sezon przede wszystkim zdrowia i zajebistych odjazdów. To by było na tyle. Rozwinę się do końca, bo namiot już rozwinąłem. Rozwinę się do końca i zobaczymy się ponownie. Pokażę wam, co na dzisiaj przygotowałem, na co będę łapać. Taktyka ta sama, tu koło trzcinek, blisko kanty, tam jest taki żwirek, nie będę się powtarzał. No i to by było na tyle, no. Zobaczymy się, jak się do końca rozwinę i zobaczymy, co z tej nocki będzie. Aha, sorry, 9 marzec, sobota, godzina 10 rano, wiatr mamy dosyć porwisty, mocny. Nie wiem, około 30-25 km na godzinę. Dosyć wieje, południowo-zachodni wiatr, jeśli nie mylę. No i zobaczymy. 10 rano, krótko po 10. Zaraz się do końca rozwinę. No i zobaczymy, co ta nocka przyniesie. Nie jest to moja pierwsza zasiadka w tym roku. Byłem 17 lutego na rzece z żoną na taki krótkiej zasiadce, nie wiem, 6-5 godzinek. Tak w lutym fajne były 2 dni. Ciepło było bardzo. No i stwierdziłem, nie mogłem już w domu wytrzymać i stwierdziłem z żonką, że polecimy zobaczyć. Ale rzeka, no jako rzeka, no warunki były super pogodowe, bo słońce świeciło, było chyba z 5-8 stopni w cieniu, w słońcu około, nie wiem, 13-15, jakoś tak było. No ale nic się też takiego nie wydarzyło, nie nakręcałem żadnego filmiku, jestem tu i teraz, jedna noc przede mną, jutro nie wiem, gdzie to południa, zobaczymy, jak się rozwinie, zapowiadają w ogóle deszcze. Dobra, rozgadałem się, no zobaczymy, rozwinę się, później się odezwę, zobaczymy, co z tego będzie. Elo. Hej, witam was ponownie. Wędki mam rozłożone, namiocik rozłożony, wszystko rozłożone. Nawet się wypogadza, bo słoneczko zaświeciło. Jak widać, przebija się przez chmurki. Może coś z tego będzie. Wędki stoją. I teraz zabieram się za PVA. Zrobię sobie takiego miksa. Zaraz wam pokażę, co mniej więcej będę dawał. No tak jak widzicie, mam tutaj orzeszki ziemne. Zaraz tutaj sypiemy trochę orzechów tygrysich, pomieszamy to i zrobimy sobie siateczki, potem założymy kuleczki i zobaczymy, co z tego wyjdzie. I do wody. No, pokruszyłem już wszystko, tak jak widać, tak to wygląda. Dodałem trochę jeszcze peletu takiego rybnego, czerwonego. No i tak jak widzieliście, orzechy tygrysie pomielone, pokruszone, orzechy ziemne, pelet. Dodałem jeszcze mączki. Mączki tutaj, taka mączka, o jak widać, mączka kukurydziana do tego poszła. Parę kulek jeszcze zmieliłem. No i resztkę miałem tego likwidu orzechowego. Polecam, bardzo dobry. Intensywny zapach, smak jest super, ja jestem zadowolony. Jakby miał ktoś ochotę, to może sobie gdzieś tam na w sieci wyszukać, może komuś przypasuje. Litr to jest chyba
flaszka litrowa, jak się nie mylę, tak, flaszka litrowa kosztuje, nie wiem, żeby nie skłamać, między 10 a 12 euro chyba, czy 12,50, może, nie wiem, może gdzieś taniej znajdziecie. No i to by było na tyle, no, zaraz zrobię siatki, zrobię siateczki i będę wyrzucał, no, jest godzina chyba, nie wiem, 11 dochodzi, czy krótko po 11, no i zobaczymy, co się podzieje. No i to by było na tyle, więc do usłyszenia, elo. Hej, witam ponownie. Zestawy właśnie mam zrobione, tak to wygląda. Plecionka, długi przypon. Tu mam kuleczkę 20 na długim włosie. Zaraz wam to pokażę, jak to mniej więcej wygląda. Tak to będzie wyglądać. Długi włos, długi przypon, kuleczka 20. A drugi zestaw fluokarbon, dwa pop-upy i też siateczka do tego. O, tak to wygląda. Teraz będę montował to do zestawu i poleci wszystko do wody. Więc to by było na tyle. Zaraz będę zarzucał. No i pozostanie czekać, więc odezwę się później, jak będzie się coś dziać, albo krótko pod wieczór, jak będę zmieniał zestawy. No i wam powiem, zdam wam relację, co mniej więcej się dzieje. Na razie nie pada, no jest wszystko ok. Wiatr wieje mocny, ale ujdzie. Najważniejsze, że na rybach, na zasiadce, może jakiś karpik pierwszy w tym sezonie nas pięknie przywita, więc okej, elo. Hej, siemanko, witam ponownie. Jest godzina krótko przed 6, dwie minuty przed 18. Jak widać, wieje mocno wiatr. Właśnie ściągnąłem zestawy. Będę przerzucał teraz na noc. I chciałem wam pokazać, co zmieniłem. Zmieniłem tylko jedno wędzisko. Tutaj mam tak samo, jak miałem. Zostaję przy tych dwóch pop-upach plus kiełbaska. Tak było, tylko wymieniłem kiełbachę nową. A przy drugim zestawie wymieniłem kulkę. Miałem 20 radikala tutaj. 20 radikala miałem tą rastę. A teraz mam 20 radikala Dirty Devil, śmierdziuch ze suszonymi robakami. No i to teraz pójdzie do wody. No i zobaczymy, no, zostawię teraz na noc. Wieje niemiłosiernie, mówię wam, to jest masakra, jak wieje, na pewno słychać. Padało przed chwilą jakieś dobre pół godziny, ale lało fest. I tam, jak widzicie, idą piękne chmury, które mnie trochę niepokoją. No, zapowiadają, że ma padać i ma być wiatr. Mam nadzieję, że chociaż wiatr trochę ustanie na noc. Ten deszcz mi naprawdę nie przeszkadzał, ale wiatr jest niemiłosierny. No, zobaczymy, co będzie. Zaraz poprzerzucam wędziska. No i dzisiaj nie będę na pewno więcej już nic kręcił, nie będę się odzywał, chyba że coś się wydarzy w nocy, czy pod wieczór, za dwie godziny, czy tam, nie wiem, o godzinie, nie, no nie, ciężko mi powiedzieć. Jak coś się wydarzy, to na pewno nakręcę i wam pokażę jakąś rybkę, jak jakiś mały, piękny karpik skusi. Zobaczymy, co z tego będzie, więc będę się z wami żegnał. Odwiedził mnie Luki, mój syn Severin, mój syn Dustin. Właśnie teraz przyjechali. No i no to było na tyle. No. Posiedzimy, zobaczymy, co się wydarzy. No, nie będę się więcej rozgadywał.
No i dobra, no to by było na tyle. No do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Cześć. Hej, siemanko, witam wszystkich. Niedziela, 10 marzec, krótko przed 8. Krótki raport co do zasiadki. W nocy straszny, mocny wiatr. Normalnie chciało śledzie wyrywać z namiotu. Tak przeszło, normalnie szturm jakiś przeszedł. Fest wiało do rana, normalnie do 5 do 6 rana. Wiało mocno, bardzo mocno. Jak przestało wiać, to zaczęło padać. No, nic się nie wydarzyło. Wędki jeszcze mam w wodzie, nic się nie wydarzyło. Rybki nie udało się złapać. No i cóż, no to by było na tyle. No, będę pomału zwijał, bo zapowiadają jeszcze większe opady. Teraz jeszcze tak jak widzicie, no kropi, no i zaraz będę wszystko składał i będę się ewakuował. No bo nie ma sensu siedzieć, no mają przyjść większe opady, z godziną na godzinę mają być większe opady, więc postanowiłem się ewakuować i zakończyć zasiadkę, nie wiem, jeszcze godzinka, dwie, pozwijam się i będę ruszał do domu, więc pozdrawiam wszystkich na zakończenie, no i mam nadzieję, że nie wiem, za tydzień może się znowu już zobaczymy, przyjadę prawdopodobnie znowuż tutaj, jak da pogoda, więc pozdrawiam Was serdecznie. I do zobaczenia. Cześć.